Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie prosto z Chorwacji. Jest to nasz drugi dzień, prawda? Pobytu na tym kempingu. Nie, szósty. Na kempingu w Chorwacji. Pięć dni jechaliśmy tutaj, 1000 km. Ale mówię o pobycie tutaj, mężu, nie, pobudka. Żartuję. Drugi dzień. Ale szósty. Szósty naszych wakacji. Tak. Dobra, koniec dyskusji. Kemping nazywa się Avalona. Avalona Camping Resort. Jest to, no, jest to nowo otwarty kemping. W tym roku, prawda? Pod koniec kwietnia się otworzył. Wszystko jest nowe, czyste, zadbane. Ale czego tu przyjechaliśmy? Były w planach Włochy, ale w tym roku jakoś się ociągaliśmy w ogóle z rezerwacją wakacji. Jak się obudziliśmy, to był maj, to było wszystko zajęte, a plan był pojechać na Sycylię po raz kolejny. No i tak podczas majówki siedzieliśmy sobie w kawiarni, Marcin przeglądał Facebooka i mówi: Barbara, mam fajny kemping dla nas. Ja zarezerwowałam, wiedziałam, że w Chorwacji, a nie wiedziałam w której części. No i tak tutaj wiedzieliśmy, się znaleźliśmy. Wiedzieliśmy, że jest nowy, że dopiero się otwiera. Mieści się on na wyspie. Cena tak. Była w miarę atrakcyjna. Cena jeszcze jest. No myślę, że w przyszłym roku będzie razy dwa. Myślę, że tak. Oczywiście, że tak, bo wszystko tutaj dopiero się rozkręca. Niektóre rzeczy są jeszcze w budowie. Restauracja na końcu kempingu. No, to jest na samym końcu. Raczej dla domków. No i zobaczcie, jakie mamy widoczki z tyłu za nami. Chłopcy już się plumkają w morzu, pływają na supie, a my dołączamy do nich tymczasem. Tak, oto prezentuje się plaża, drobny kamyczek. Co chwilę są prysznice, gdzie można zmyć słoną wodę. Jedna rzecz mnie denerwuje. Przeludzie pozajmowali leżaki, które są oczywiście bezpłatne i w ogóle na nich z nich nie korzystają. I jakby byli sami. A tu moi chłopcy się wylegiwują. No i co, mężu? Dobry dan. A nie dobro jutro? To jest to, które dobro jutro jest chyba z rana. Może? Nie wiem. Nie pamięć nie myli. Co masz? Aperolik. Czyli z dużą ilością lodu. Czyli jest już po 9 rano. Jest już prawie pierwsza godzina. Troszkę czasu spędziliśmy pływając na supie. Szymon wiosłował, ja oczywiście leżałam. Siedzimy sobie w restauracji, tak, zobaczcie, jak na jest widać. Część osób zgłodniała. Teraz jedzie jedzenie. Pinsa, prosciutko. No i fajnie. Trochę klimatu włoski. Cykady cały czas, tak? Odpoczywamy, tak. Cykady są niesamowite, dają czadu, zwłaszcza w nocy. Tam to klima tak głośno chodzi, a tu nie. Do cykady. Ale z małymi przerwami. Teraz jest przyjemnie. Górny wiaterek. Bo wiaterek od morza. Ale w słońcu nie da się być. Absolutnie. Do której siedzimy? Na plaży. Myślę, że jeszcze z godzinę. Aż się zmęczymy? Nie, trzeba zrobić jakiś wyjadek dobry. Gotowanie. Na polu. No i super. Siedzimy. Nic się nie dzieje. Odpoczywamy w końcu. Co to później? No i wjechała pinsa, jedzonko. Smacznie to wygląda. I pomidorki są nawet. Widzę tutaj troszkę pesto. Giovanneza. Parmezan. To smacznego, Szymusiu, bo to jest dla Ciebie. Głodomorze. Może.
Jak smakuje? Podobnie do tej. Co ja robię? Co robimy, no. No, tak sądzę. Ale inaczej byś nie powiedział. Nie dajemy pesto. Nie daje. Można zrobić z pesto, bo można zrobić z pesto pomodoro, albo pesto, jak się nazywa to zielone? Giovanese. Si. Si. Janżej, kuskusisz się na pinsę? Nie. A dlaczego? A jadłeś kiedyś? To smacznego. Wszystko, co brzmi dla niego obco, to nie lubi. Dokładnie. Jakby to było płatki z mlekiem, to tak. Kukurydziane. Tak. Jeszcze kuleczki czekoladowe mogą być, ale takie z literkami już nie. Pokażę wam jeszcze, jak ta restauracja, gdzie ona się znajduje. Wejdę sobie po schodkach. I pokażę wam widoczki. Tam są domki. Oddali to, co wszyscy lubią i my najbardziej, morze. Ja tymczasem wracam. Chciałeś coś powiedzieć mężu? Nie, nie chciałem. Długo czekałeś na jedzenie i na picie? A na rachunek? Czekamy godzinę. Poszłam interweniować w restauracji w środku. Pani powiedziała, że musi zawołać kolegę. Skądś to znam, pani też Sardynię? Nie, no tak, naprawdę tak. Przyszliśmy, pół godziny siedzieliśmy tam obok. Nikt nie podszedł. Potem przenieśliśmy się tutaj, pół godziny czekaliśmy. Ktoś przyszedł, menu przyniósł. Przyszła Barbara. Potem ty przyszłaś? I pan podszedł. Zamówiliśmy. Jedzenie wjechało w 5 minut. No, 5 minut. A teraz czekamy już godzinę i nie możemy się doprosić rachunku. Nie, no spoko. A gdzieś ty się spieszy? Nie, no nigdzie. No to też jak jest. A u nas aktualnie gotowanie na żywo. Kącik kulinarny Marcina. Magda Gessler poleca. Co dzisiaj poleca Marcin? To ile. Kurczakiem, z warzywami, serem dla nas. Tam widzę paprykę, pomidory, cebulę, jalapeno. Tort. Nie mamy ogórka, ale ani sałatki. Bo w sklepie nie było wczoraj, a dzisiaj nie zaglądałam, prawdę mówiąc. Dla najmłodszego, z kurczakiem i osobne ziemniaczki. Nie, chciał on chciał z frytkami, więc mu wcześniej ugotowane ziemniaczki przysmażamy. Ten to będzie miał. Ale do środka chyba nie włożymy. Najstarsze latorośl. Będzie miał danie na talerzu, czyli i mięso, gros na talerzu. Mm-hmm. I sałatkę osobno. Dla każdego coś miłego. Ale tutaj mam coś dla szefa kuchni. Co masz? Mam. Żebyś tutaj, wiesz, nie rozpuścił się przy tej kuchence. O. Zimne, schłodzone. Ale zapachy piękne, obłędne. Już się zrobiłam głodna. No sąsiedzi już pojechali jedni. Jest rotacja. Jest. Co robisz, perełko? Nie mogę z tobą. Deser szykuję. Lody. To są jedyne lody, które ja lubię. Znaczy nie jedyny, bo jeszcze lubię od... Lawendowe pole. Tak, od nas. Jakieś lokalne, tak? Tak, natomiast jeszcze są dobre puar gasińskich z Nowego Sącza. To kawałek drogi? Tak. Dobre są też na Sycylii, ale też kawałek drogi? Ale też, Don Pepino. Ja z lodami nie przepadam, ale... Ale dzieci jedzą w każdej ilości. Te uwielbiam. Jahoda dla mnie. Tak, a Szymon, Jagoda i... Przepraszam. Tam nic się. Dobre. Myśmy nie robią. Jeszcze mamy lody orzechowe dla mnie. No i Jędrek lubi śmietankowe. Więc zaraz dostanę, jak zje obiad.
Dobra. To ty się przygotowałaś, bo wzięłaś nawet do nakładania. Tak. Jestem przygotowana. No i dobrze. No i zaraz to dam. Czyli ja mamy tylko dwa. Tu jeszcze mam dla siebie, jeszcze mam w zamrażaniku orzechowe dla siebie i śmietankowe. Nałóż. No to już nakładam. No co, będziemy jeść sami? To trzeba włożyć, bo się strasznie... Wiem. Temperatura jest 29,9. Mhm. No, a klimatyzacja jest włączona 23. A z tyłu, poczekajcie, z tyłu... 32. No. No bo tu od tej strony słońce świeci. Ale nie jest ciepło w kamperze, jeśli chodzi o to, bo nie jest wilgotno. Nie jest. Klima działa, osusza powietrze i nawet o, przy 30 stopniach. Nie zauważyliśmy, że mamy sąsiadów, Marcin. No patrz. Na tej... I dzisiaj powiedziałem, że ktoś przyjedzie i rozłoży sobie hamak na między drzewami. Że te drzewa są do czegoś potrzebne. Małym kamperkiem, takim Volkswagenem. Super. I to skąd? Nie widzę rejestracji. Sprawdzimy zaraz. Nie dam rady, nie otworzę tak. A, jest. To może ci pomogę? Poczekaj, to jest tak zmarznięte. Chyba musisz mi pomóc. Przerwa. Wyłoczyńcie. Dało to się później obrobi w postprodukcji. Dobra. To chowam. Muszę umyć ręce. No i fajnie. Na zewnątrz czy w środku? Myjemy na zewnątrz. Na polu. Na jak pole. Zwał, tak zwał. Może być na zewnątrz. Proszę. Słychać cykady? Tak. Tak, wytniemy cię, zaprolujemy. Weź tam, ja jeszcze raz sobie pójdę. Taka sytuacja. Co to się stało z motorkiem? Chyba się przegrzał po EMS, więc musiałem go zastanowić. Ty masz taki sprzęt? Jaki sprzęt? Z marketu kupiliśmy, jak byliśmy we Włoszech byliśmy. Na Unionido. Ostatnio. Tak? To tak padało, tak? A, tak, tak. Tam bezpiecznie się spali. Zawsze jesteś przygotowany, widzę, tak, tak. Na wszystko. A już działa. Muszę tylko poskładać. Ja sobie testowałem. Zmarszczyło. Wejdźcie. Dobra. Nie, to chyba trzeba będzie... Nie, to zrobimy za chwilę. To składajcie, a myśmy oczywiście już testowali Wespę przed chwilą. Byliśmy na wycieczce krótkiej. Zrobimy osobny filmik, pokażemy wam, jak wygląda droga z kempingu do pobliskiego miasteczka, co się tam znajduje. Bardzo ładne widoki, nieprawdaż? Super. A chłopcy w tym czasie właśnie szaleli. Jędrzej na motorku i troszkę się popsuł. A Szymon na hulajnodze. Akcja naprawcza powoli dobiega końca. A teraz czas na niezłe mycie, segregację śmieci i musimy znaleźć jeszcze co? Buce chemiczne. Bo w tym sanitariacie, co jest blisko nas, niestety nie ma. Przed nami kolejny. Podobno tam jest. Trzeba uważać na ilość hulajnóg i meleksów. Może zaczniemy od segregacji śmieci, a potem przejdziemy do mycia garów. Ale się cudownie ochłodziło, co? I tu mamy sanitariaty i stanowiska do mycia garów. No to my szorujemy. A my już kończymy kolejny dzień na naszym kempingu. Księżyc świeci, cykady o dziwo ucichły. Po raz kolejny muzyka z pobliskiego baru na żywo nam umila czas. I żegnamy się z wami.